wystartowała męska drużyna z Bivianów. Zobaczymy, jak im pójdzie, jak zepną sawnę, w jakim czasie. Bardzo dobrze. Na pewno będzie dobry czas. Wielkie brawa dla drużyny. Bivianny zrobili to bardzo sprawne. Doczekajmy na końcowy wynik i weryfikację sędziów. Stawienie linii samej również bezbłędnie. Zobaczymy, jaki drogowy terminował będą ten czas. Wielkie brawa. Startuje drużyna OSP Turek. I wystartowali drużynowie z Turku. A OSP Dąbrowica w trybie pilnym do weryfikacji. A w starcie numer 4 przygotowują się dziewczęta z Wyszyny. Królowie z Turku zdjęli linię sawną i zobaczymy, jaki będą mieli czas na wyszynę. Na torze numer 1. Sprawianie linii samej. Bardzo szybko i sprawnie wrzucenie do basenu i Dąbrowica wystartowała. I święta linia samna, wrzucenie do basenu i drużynie na drugiej rocznie wystartowali z celem ukończenia konkurencji i wtrącenia kolorów. Złamana, woda poszła na rotę drugą, zawodnik zwierzy. Wystartowała Wyszyna.
poprawiona linia ochronna. Czechy wyszyły i na tym i wystartowali drugowie w Bereszyna w ćwiczeniu bojowym. Pina na linii stawnej. Wrzucenie do basenu i wystartowali drugowie w drugiej rundy OSP Bereszyn. Linia Sawra zbudowana i wystartowała. Druga rota bez kręcenia. Pachołku. Thank you.
Thank you.